Dzień dobry! Dziś pokażę Wam mój przepis na kluski śląskie. Kluski śląskie to są te z charakterystyczną dziurką w środku. Pokażę Wam wszystko jak zawsze, po kolei. Od gotowania ziemniaków, po wyjmowanie tych klusek z wody i kiedy je oczywiście wyjąć. Tak, abyście mogli je przygotować, nigdy wcześniej ich nie robiąc. Jak zawsze szczegółowo, jak zawsze zapraszam. Zobaczcie zatem, co będzie potrzebne. Podstawą ciasta na kluski śląskie są ziemniaki. Ja mam tutaj ponad kilogram ziemniaków. Do gotowania ziemniaków będę używała oczywiście soli i tutaj mam 2 łyżeczki soli na kilogram ziemniaków. Na kilogram ziemniaków również używam 2 jajek. Oczywiście proporcjonalnie, jeżeli będziecie mieli więcej bądź mniej tych ziemniaków, tą ilość jajek sobie dobierzcie. I teraz tak, mąka ziemniaczana, której dodaje się, w sumie mąk dodaje się 1/4 ilości tych ziemniaków, natomiast ja mieszam mąki ziemniaczaną i mąkę pszenną. Dlaczego? Mąka pszenna powoduje, że te kluski nie są takie gumowe, szczególnie następnego dnia. One zachowują swój kształt, świeżość i konsystencję. Naprawdę, jeżeli nie robiliście nigdy klusek śląskich z mąką pszenną, polecam, myślę, że zostaniecie już przy tej mące. Co jeszcze? Bardzo ciekawe, takie kluski często się robi wcześniej. Takie kluski możecie zrobić i możecie je zamrozić. Świetnie się przechowują. To tyle ze składników, bo są to bardzo proste kluski. A co się jeszcze przyda? Na pewno przyda się garnek, bo ziemniaki muszę ugotować i ten garnek wykorzystam 2 razy. Najpierw ugotuję w nim ziemniaki, a potem ugotuję wodę, w której będę gotować kluski. Co jeszcze? Nóż, którym sprawdzę, czy ziemniaki są już ugotowane odpowiednio miękkie. Wcześniej oczywiście obiorę, ja akurat obieraczką, i coś, czym te ziemniaki będę mogła pognieść. Albo wybierzecie takie tradycyjne urządzenie do rozgniatania, albo skorzystacie z praski. Jeżeli macie takie 2, polecam praskę, dlatego że ona te ziemniaki rozgniecie na jednolite pire i ono będzie bardzo gładkie. Ja tutaj, jak widzicie, mam jeszcze taką matę, z której będę korzystać. Jeżeli nie macie, może być również taka stolnica duża albo po prostu kawałek blatu. I to wszystko. Zaczynam od ziemniaków. Ale najpierw Wam jeszcze opowiem o tym, że ziemniaki są bardzo niedoceniane, właśnie ich wartość odżywcza. Są bardzo bogate w składzie, mają bardzo dużo witaminy C, mają magnez, wapń, żelazo, sód, jod i potas, między innymi, bo oczywiście, bo mają dużo bardziej bogaty skład. I odpowiednio przygotowane zachowują właśnie te wszystkie swoje składniki. Oczywiście wszystko Wam opowiem, jak te składniki zachować, aby było ich jak najwięcej. No i teraz mi powiecie, że przecież obieram je ze skórki, a pod skórką jest najwięcej wszystkich składników. Tak. To prawda, dlatego staram się robić to jak najbardziej cienko, ale jeżeli chcecie zachować tych składników jeszcze więcej, ugotujcie je w skórce, a potem tą skórkę po ugotowaniu zdejmijcie. Jak widzicie, to już się gotuje woda, właśnie między innymi po to, aby zachować jak najwięcej wartości odżywczych, no i tą skrobię w ziemniakach. Ziemniaki już mam obrane, obok w garnku bulgocze woda, czyli mogę zacząć gotować. Dlaczego ziemniaki warto gotować od razu w gorącej wodzie, nie zaczynać od zimnej? Dlatego, że najbardziej prozaiczne, zachowują wszystkie witaminy i składniki mineralne. Co najważniejsze, no one się właśnie nie wypłukują podczas tego leżenia w zimnej wodzie i co najważniejsze, zatrzymuje to też uwalnianie skrobi, no i zachowują więcej smaku. Witamina C na przykład przestaje się rozpuszczać przy 70 stopniach, więc tej witaminy C w ziemniakach, a jest jej sporo, zachowamy i jeszcze więcej. Ziemniaki przekładam i od razu Wam powiem, nie będę soliła wody w garnku, dlatego że będę to robiła później. Wszystko po to, aby zachować jak najwięcej potasu w ziemniakach. Po około 10 minutach od zagotowania się wody. Teraz ziemniaki przełożyłam. Przykryję wszystko, żeby się szybciej woda zagotowała. I teraz jak długo gotować ziemniaki?
To zależy od tego, jaki gatunek ziemniaków macie. Zależy od tego, jakiej wielkości macie ziemniaki. Jeżeli ziemniaki są duże, warto je przekroić na mniejsze części. No i oczywiście zależy to też od mocy Waszej kuchenki. Moje ziemniaki będą się gotowały około 20 minut. Po 10 minutach od zagotowania posolę wodę dwoma łyżeczkami soli, co też zobaczycie. I będę Wam pokazywała w trakcie, jak już ziemniaki będą dochodzić, jak sprawdzać, czy są już ugotowane. Minęło 10 minut, dosypuję dwie łyżeczki soli do moich gotujących się ziemniaków. I gotuję dalej jeszcze około 10 minut i potem będę sprawdzać, czy są już ugotowane. Do sprawdzania miękkości ziemniaków używam zawsze noża i to takiego cienkiego, ostro zakończonego. Dlaczego? Dlatego, że sprawdzając twardość ziemniaków widelcem, jestem na 100% pewna, że ten ziemniak potem pęknie. A jeżeli chcielibyście zachować ziemniaki w całości, myślę, że jest to efekt niepożądany. My co prawda nasze ziemniaki będziemy gnieść, ale ja już tak z przyzwyczajenia sprawdzam właśnie nożem. Jak sprawdzam? Wbijam w ziemniaki nóż i jeżeli ten ziemniak spada mi z tego noża i miękko wchodzi właśnie w takiego ziemniaczka, to znaczy, że ziemniaki są już ugotowane i odpowiednio miękkie. W tej chwili wyłączam ogrzewanie i odleję wodę. Kiedy ziemniaki już na tyle przestygły, żeby nie parzyły w ręce, będę je przeciskać przez praskę. Tak jak Wam mówiłam, jeżeli nie macie praski, możecie je takim po prostu tłuczkiem też pognieść. Przeciśnięte ziemniaki teraz postaram się wyrównać w misce, tak aby były w miarę płaską powierzchnią. Teraz na tak ugniecionych ziemniakach podzielę je na 8 części po to, aby za chwileczkę wyjąć po 1/8. Zobaczcie, wyjmę ten kawałek i jeszcze jeden. I teraz w te wyjęte miejsca po ziemniakach wsypuję mąkę. Do jednego wsypuję mąkę ziemniaczaną, tak aby wyrównać powierzchnię. A do drugiego za chwileczkę wsypię mąkę pszenną. Tyle, aby zajęło akurat to miejsce po ziemniakach. I mąka pszenna, zobaczcie. I wystarczy. I tyle musicie dodać mąki. Po prostu wyjmujecie 1/8 Waszych ziemniaków, przekładacie obok, uzupełniacie te miejsca obiema mąkami i wbijam teraz jajko. I teraz dlaczego ziemniaki nie mogły być za gorące? Dlatego, że będę to teraz wszystko ręcznie mieszać. Oczywiście nie zapomnijcie dodać ziemniaków, które odłożyliście wcześniej i z nimi wszystko wymieszajcie. W garnku gotuje się woda, bo do wrzątku będę wrzucała za chwileczkę moje gotowe kluski. A teraz stolnicę podsypuję mąką. Mąką pszenną i to tak, słuchajcie, naprawdę obficie, bo ciasto jest miękkie. I jak widzieliście, ono jest całkiem klejące. Ja jeszcze sobie troszeczkę mąki wezmę na ręce, ale ono ma się kleić, ono ma być miękkie, bo dzięki temu nasze kluski będą właśnie miękkie w środku. I teraz jeszcze przez chwilę to ciasto obtoczę w mące. I teraz takie ciasto, które już się nie klei do rąk, podzielę na 4 części i będę z nich robiła wałek. To odstawiam na razie na bok i formuję po prostu, zobaczcie, taki wałeczek. I teraz wałek podzielę na mniejsze części, z których za chwilę uformuję kulki. Teraz taką część biorę w dłonie i formuję z niej kulkę. I kiedy już jest kuleczką, robię w środku, zobaczcie, dziurkę. Taka dziurka ma dwie funkcje. Po pierwsze, zatrzymuje się w niej wszelki sos, a po drugie, pozwala to równomiernie ugotować się naszym kluskom. Jeżeli macie dzieci, to koniecznie weźcie je do pomocy przy robieniu takich klusek, bo to jest fajna zabawa i tu nic nie można zepsuć. I koniecznie talerz albo miejsce, gdzie odkładacie te kluseczki, obsypcie
mąką. Ja tego nie zrobiłam, ale już się poprawiam, dlatego że potem będzie Wam łatwiej je odrywać, żeby przełożyć do garnka. To jest ciasto, które się jednak nadal klei, ale dzięki temu będą bardzo miękkie i rozpływające się w ustach. Pierwsza porcja, jak widzicie, już jest gotowa. W garnku wrze woda. Ja ją osolę. Jedną łyżeczką, no to mi taka mała wyszła, dosypię soli. I teraz tak, mocno zamieszam wodę w garnku, robiąc wir. I jak już będzie wir, dopiero w taki wir wrzucam kluski. Nie wrzucajcie za dużo naraz do garnka, dlatego że się posklejają. Jak widzicie, ja sobie tutaj raz na jakiś czas palce zanurzam w mące. Wszystko po to właśnie, żeby się to ciasto nie kleiło do palców, bo ono jest klejące, ale tak jak już Wam mówiłam, dzięki temu kluski będą idealnie miękkie. Zobaczcie, one opadają na dno, ale tak ma być. Za chwilę, jak wrzucę wszystkie kluseczki, zamknę garnek pokrywką i od momentu, aż się woda zagotuje i wypłyną na powierzchnię, przez minutę będę je jeszcze gotować. Jeszcze jeden wir. Zobaczcie, one się nie kleją. I przykrywam. A w międzyczasie robię kolejne kluski. Słuchajcie, kluski moje wypłynęły. Zobaczcie, są już na powierzchni. I teraz przez minutę będę je jeszcze gotować. Minęła minuta, jak słyszycie, i wyjmuję już kluseczki. Wyjmijcie je od razu po minucie, bo jak przetrzymacie je za długo, to się po prostu rozgotują. Jeszcze taka moja mała rada. Zobaczcie, na dnie miski mam kawałek masła. To wszystko po to, aby one mi się po prostu nie posklejały. Kluseczki są gotowe. Ja będę je podawać z karkówką, z pieczoną karkówką, ale możecie je podać również na słodko, z cukrem. Niektórzy je jedzą, niektórzy ze śmietaną. I teraz zobaczcie, ta dziurka ma zatrzymać właśnie sos. Zobaczcie, polewam to wszystko sosem, jak to wszystko pachnie i zapewniam Was, że jest przepyszne. Życzę Wam jak zawsze smacznego, polecam Wam kluseczki, ale koniecznie z mąką pszenną, nie tylko z mąką ziemniaczaną, bo są wyborne. Jeszcze raz smacznego, do zobaczenia. Zobaczcie zatem, co będzie potrzebne. Mój brzuch zaburczał, przepraszam.